Znajdujemy się w Centrum Symulacji Medycznej w Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tutaj studenci swoją przygodę z leczeniem pierwszych pacjentów rozpoczynają już na pierwszym roku. Mają zajęcia z pierwszej pomocy i właśnie w takiej jednej z takich sal jesteśmy, gdzie te zajęcia są realizowane. To jest pierwszy kontakt z naszym symulatorem, z naszym centrum symulacji, więc też zapoznają się z regulaminem, z tym, jak powinni być ubrani, dlaczego to jest istotne i poznają też elementy symulacji. Kolejne spotkanie z naszym centrum jest na trzecim roku studiów, gdzie mają zajęcia z propedeutyk, ale te zajęcia są realizowane już na drugim piętrze. Mamy tam salę dla nich specjalnie przygotowane do badania pacjenta, więc uczą się pierwszego badania, pierwszego kontaktu, zbierania wywiadów z tym pacjentem. I na kolejnym, czwartym roku dorzucamy, jeśli mogę tak powiedzieć, zajęcia z tak zwanej wysokiej wierności, czyli takie zajęcia, w których student zostaje sam z pacjentem, którego udaje nasz symulator. I to są już takie zajęcia, w których student musi wykazać się tą wiedzą, którą zdobył przez 3 lata, no i ją umiejętnie wykorzystać w postępowaniu w różnych stanach zagrożenia życia i nie tylko. Mierzymy u pacjentów jak ciśnienie, saturacja, tętno, podstawowy zapis EKG z tak zwanych trzech odprowadzeń. Możemy również używać na naszych symulatorach monitorów klinicznych, właśnie do tej na przykład defibracji albo stymulacji przyskórnej. I teraz w sytuacji, kiedy na monitorze widzielibyśmy na przykład migotanie komór. Teraz mamy prawidłowy zapis częstości serca, więc to jest pacjent, którego trzeba jeszcze zdiagnozować, poszukać przyczyny, ale gdybyśmy mieli migotanie komór, to możemy wykonać w bezpiecznych warunkach defibrację, czyli ustawić energię żądaną, jaką chcemy dostarczyć do pacjenta, załadować tą energię. I to jest teraz bardzo ważne, czego też uczulamy studentów. Nie wolno dotykać metalowych części łóżka, nie wolno dotykać pacjenta. Także wszyscy muszą się odsunąć, żeby bezpiecznie wykonać defibrację, czyli dostarczyć w tym przypadku 150 żuli do. I rozpoczynamy dalej prowadzenie resuscytacji. Od 4 lat, przepraszam, realizujemy standaryzowane egzaminy, które potocznie są zwane pod hasłem OSCI. Oczywiście OSCI to jest konkretny egzamin, który się powinien być realizowany w konkretnych sytuacjach, w konkretnych salach i każdy student doświadcza tego samego. My robimy coś bardzo podobnego, nie nazywamy tego OSCI, tylko standaryzowany, bo jeszcze na tym etapie nie jesteśmy na to gotowi, żeby w takiej formie dać studentowi ten egzamin. Są dwie możliwości. Albo studenci pokazują tylko i wyłącznie umiejętności techniczne, to znaczy jak prawidłowo uzyskać dostęp do żylny, jak prawidłowo podać zastrzyk, jak prawidłowo miareczkować leki, albo budujemy całe scenariusze, w których, tak jak pani wspomniała, student musi zdiagnozować tego pacjenta, zaplanować leczenie i wdrożyć pierwszy etap. Albo, jeżeli jest to na przykład egzamin z medycyny ratunkowej, to faktycznie wystawiamy ich na takie bardziej ekstremalne sytuacje w postaci pacjenta nieprzytomnego, zatrzymanego krążeniowo albo tylko oddechowo, więc tak, więc wtedy muszą ich uratować i zrobić to tak, jak mówi procedura. Potocznie nazywamy to miejsce sterownią, to znaczy mamy tutaj komputery, dzięki którym sterujemy symulatory po drugiej stronie lustra weneckiego. I również mamy podgląd z kamer, bo nie zawsze wszystko dokładnie widać jest bezpośrednio przez szybę, czy tam przez to lustro, więc mamy też taki podgląd na żywo z 3 kamer. Obserwujemy studentów, te kamery są oczywiście ruchome, możemy zmieniać sobie kąt, przybliżać, oddalać w zależności, co chcemy sprawdzić. No i po 20 minutach, jak już kończy się scenariusz, zostawiamy cały sprzęt tutaj, idziemy 2 piętra wyżej i tam mamy takie dosyć przytulne boksy dźwiękoszczelne z dużymi ekranami i możemy odtworzyć wszystko krok po kroku, co student zrobił, czy studenci zrobili, bo nie pracują w grupach i przedyskutować każdy istotny element. To my musimy im wytłumaczyć, jakie symulator ma ograniczenia, czyli czego oni od nas nigdy nie dostaną, jakiej informacji, od symulatora, przepraszam, a co mogą zrobić. Czyli na przykład, no tak, bo skąd wiedzieć na przykład, czy oddycha, czy nie oddycha? I dobre pytanie. Jeżeli przypatrzy się pani klatce piersiowej, to ona się porusza. Nie? Jeżeli pani skupi swój słuch w obrębie jamy ustnej, to słychać, że jest ten taki sygnał, który mamy przy oddychaniu, nabieraniu i wypuszczaniu powietrza. Więc w ten sposób oni się posiłkują. On mruga. To znaczy, że jest przytomny. Jeżeli zamknie oczy, to znaczy, że jest prawdopodobnie nieprzytomny. Ale to jest sygnał dla studenta, że musi coś zrobić.
To, co jeszcze jest fajne, to też jak mu zasłonimy oczy, czyli zamkniemy dopływ światła, to te źrenice się bardzo mocno rozszerzą. A jak je puścimy, czy odsłonimy, to one się zwężą pod wpływem światła. Studenci, którzy przychodzą na zajęcia tutaj związane z medycyną ratunkową albo ratownictwem medycznym, czyli opieką nad pacjentem w postępowaniu przedszpitalnym, mają te zajęcia tak skonstruowane, że zazwyczaj jest jakieś postępowanie na ulicy, w parku, w innym mieszkaniu i potem zapada decyzja na przykład o transporcie pacjenta do szpitala, więc przemieszczają się z tymi noszami do karetki. I wtedy troszkę się zmienia już to, czego od nich oczekujemy, no bo praca na zewnątrz jest dużo wygodniejsza, jest przestrzeń, można sobie sprzęt rozłożyć, a kiedy wchodzisz do karetki, to największym ograniczeniem tej pracy jest to, że nie możesz zmieścić zbyt dużo osób w środku, więc pracujesz w dwójkę, w trzy osoby, a poza tym tej przestrzeni jest dużo, dużo mniej. Więc poniekąd uczą się również ergonomii pracy, a także komunikacji w większym bądź mniejszym zespole. Ta karetka też jest monitorowana, ma też trzy kamery rozmieszczone, więc każdy ruch możemy sobie obserwować. I potem w debriefingu, kiedy rozmawiamy z nimi, co jak się działo, jakie były trudności, możemy też sobie rysować plan przemieszczania się po karetce. Ale to nie jest identyczna karetka, jakie jeżdżą po Wrocławiu. Co tam, jakie są różnice? No, pierwszym chyba i najważniejszym jest to, że to jest kontener. Czyli chcąc, nie chcąc, jest troszkę więcej przestrzeni. Ta zabudowa tutaj, jak widać, też jest troszeczkę inna. Te szafki nie są idealnie rozmieszczone w miejscach, w których nasze wrocławskie karetki mają. No i wyposażenie samo jest też troszkę inne, ale też nie chodzi o to, żeby wszystko było tak samo. Muszą być pewne różnice, raz wynikające z naszych możliwości, jakie mieliśmy tutaj, żeby wstawić jaką karetkę. No a drugie też nie ma tak, że każdy, kto kończy ratownictwo czy medycynę, będzie akurat w takiej karetce jeździł, jaka jest we Wrocławiu. Więc ten sprzęt bardziej traktujemy jako umiejętność taką intuicyjną. Jeżeli wiesz, co zrobić na naszym, to z założeniem będziesz wiedział, co zrobić na innym urządzeniu.